Dziękuję bardzo organizatorom za przygotowanie tego spotkania. Dziękuję bardzo Państwu, że na to spotkanie przybyliście. My, kultura otwarta na edukację, edukacja otwarta na kulturę, wydaje mi się, że jesteśmy ciągle w toku takiej dyskusji, na ile te światy powinny zacząć iść jedną drogą i na ile rzeczywiście powinniśmy się wspierać w swoich działaniach. Ta dyskusja pewnie rozpoczęła się w momencie bardziej gwałtowna, kiedy zaczęliśmy mówić o otwartych zasobach edukacyjnych. I chciałabym tutaj powiedzieć o tych dwóch aspektach, które dla mnie są ważne podczas dzisiejszego spotkania. Pierwsza rzecz to jest e-podręcznik, czyli jeden z naszych sztandarowych projektów, który się wiąże z cyfryzacją polskich szkół, ze stworzeniem polskiej cyfrowej szkoły. Ten e-podręcznik, o którym zaraz zresztą opowie pewnie dokładniej Krzysztof, to tak naprawdę jest pewien zasób edukacyjny. Zasób edukacyjny, który chcemy udostępniać naszym uczniom, bo wbrew pozorom dostęp do certyfikowanego, dobrego zasobu edukacyjnego nie jest wcale taki prosty i nie jest wcale możliwy w każdym miejscu naszego kraju. Tak więc, jak powiedziałam, nasz sztandarowy projekt bardzo nam na nim zależy. I zastanawiamy się, w jaki sposób różne środowiska mogą nas wesprzeć w tym działaniu. No i jasne jest, że Państwa środowisko jest tym kluczowym, dla nas kluczowym. Ale to jest jedna rzecz, otwarte zasoby edukacyjne e-podręcznik. Ale są też takie zasoby, o których wiemy już teraz, że one nie będą otwarte. Nie są otwarte i nie będą otwarte. I w dużej mierze są to też zasoby, o których będziemy dzisiaj rozmawiali, ale to nie oznacza, że te zasoby nie są i nie powinny być dostępne dla polskich szkół. I to jest dla nas kluczowe, aby powiedzieć polskim szkołom, powiedzieć dyrektorom i nauczycielom, że w Polsce jest bardzo dużo dobrych zasobów, które mogą dla procesu edukacyjnego z korzyścią dla tego procesu wykorzystywać. I myślę, że mam nadzieję, że to nie jest ostatnia nasza dyskusja, ale że pierwsza otwierająca tę właśnie tematykę, jak poza tym, że wesprzeć e-podręcznik, dotrzeć z zasobami, które są w Państwa gestii, do naszych szkół i do naszych dyrektorów i w jaki sposób pomóc im je wykorzystywać. Bardzo często spotykam się z dyrektorami, z nauczycielami, oni nawet nie mają świadomości, jakie wielkie bogactwo jest w tym internecie. Najczęściej korzystają z najprostszych ścieżek. Jest też dla nas pewnym problemem to, że do każdych zasobów trzeba wchodzić przez inne drzwi. Szukanie tych drzwi jest kłopotliwe. Być może trzeba się zastanowić, jak zrobić jedne wspólne wrota do wszystkich zasobów, z których mogą korzystać szkoły. Będę kibicowała tym spotkaniom, będę się starała na każdym z nich być. Jestem przekonana, że po naszych dyskusjach jesteśmy w stanie stworzyć pewien standard czy pewien opis korzystania z zasobów i tych otwartych, i tych nieotwartych dla dobra naszych uczniów, dla dobra naszych nauczycieli, dyrektorów, dla dobra naszych szkół i tego się będę trzymała. Dziękuję bardzo.